Widać było na początku meczu, jaki to jest gatunek dla obu zespołów. Oba zespoły na pewno są w takim miejscu, które i nas, i Stalową Wolę na pewno nie zadowala. Zdajemy sobie sprawę, że oba zespoły tą rundę mają bardzo przeciętną i ten mecz bezpośredni był, powodował. No, oceniać będę moją drużynę, bo nie oceniam Stalowej Woli, ale moja drużyna w pierwszej połowie zagrała bardzo nerwową. No i ciężko nam ten rozruch przychodził. Uważam, że oczywiście dużym atutem i taką wartością dodaną była ta bramka zdobyta, która pozwoliła nam uporządkować pewne elementy taktyczne i spowodowało to, że przeciwnik się musiał otworzyć i wyjść na drugą połowę z troszkę innym układem. I no nie ukrywam, że nam to ułatwiło też zdobycie tych dwóch bramek. Zespół na drugą połowę wyszedł bardzo mocno zmotywowany, zdeterminowany. Oczywiście popełnialiśmy dalej błędy, ale strzeliliśmy dodatkowe dwie bramki i no już w końcówce meczu dopuściliśmy do niepotrzebnych kilku bardzo groźnych sytuacji. Jednak dzisiaj oczywiście Mariusz Muszali, który jak zwykle swoje generalskie obowiązki wypełnił do przodu, ale też trzeba przyznać, że zagraliśmy na zero z tyłu i linię obrony plus oczywiście Kaiser w bramce, to takie też nasze kluczowe elementy tej składanki. Broniewicz, który w zasadzie do dzisiaj się zastanawialiśmy, do rana jeszcze nie było decyzji, czy go wystawimy, czy nie, miał duże problemy ze zdrowiem. Problem też z Grolikiem, który w pierwszej połowie musiał zejść, także musieliśmy reagować. Michał Płonka pojawił się od dłuższego czasu na pozycji, z której nie występował bardzo dawno, czyli na prawej obronie. Też taka kombinowana rzecz. No i szacunek, wielkie gratulacje dla mojej drużyny, że w tak ciężkim momencie podnieśliśmy głowy. Wygraliśmy ten mecz. No wynik 3-0, no oczywiście czy tu zasłużony, czy niezasłużony, to ja tu nie chcę dywagować. Uważam, że Stal jest drużyną bardzo dobrą i na pewno jeszcze wielu zespołom zabierze punkty, no ale cieszymy się dzisiaj z tego meczu. Jestem bardzo dumny z mojego zespołu, z tego, jak w kilku momentach się na boisku zachowywali. No dzisiaj się cieszymy, a też od jutra jak zwykle skupiamy się na rywalu z Tarnobrzega, także weekend udany. Mamy głowy wysoko i dziękuję bardzo.